Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gitarii Zagrajmy Wiedźmin 2. Ja jestem Juno i mam ze starostą teraz pogadać. Trochę tego nie rozumiem, to znaczy mogłabym bezpośrednio chyba iść do tej kopalni? Ale chyba jednak nie wiem. Dziwne to jest troszeczkę. Dobra, tutaj niechże sobie walczą w najlepsze. Zaraz może zobaczą mapę i nie wiem. Może się okaże, co ja mam gdzie tego starosty szukać. Jestem tu. A starosta jest tam. A, czyli jakoś... Jakoś przez to trzeba wszystko chyba przebiec. Piękna muzyka. Czyżby to było jakieś tu przejście? Jak przemyślałeś sprawę? Widzę tunel. A nad czym tu się zastanawiasz? Gdzie? O, jest zaraz, Cecil, to tu jesteś ty. Wiedźmin na pokładzie, można zaczynać. Do roboty, brodaci kamraci. Otwórz szyb, Skaks. Jeśli wytłuczecie te potwory, całe Wergen będzie wam wdzięczne. No i trochę grosza by się zebrało. Będziemy pamiętać, Cecil. A jak tam, Sheldon? Otworzyłeś ten szyb? Już, już! Nie można tak narympał! Kopalnia jest jak kochanka. Trzeba z nią delikatnie, by przyjęła cię gorąca i wilgotna. Sheldon, jak ty coś powiesz? Tak, niektórzy... Nie. To jak coś ścieknął, to i miecza, toporów nie trzeba. O, nowe te zadania. Zaraz, zaraz. Co my mamy tutaj? Ej... Kopalni wraca w re. No nieźle. Czyli tak w ogóle to najpierw chyba tę kopalnię mogę sobie z potworów oczyścić. To też warto by to pewnie było zrobić. O, rany. I czy ja mam jej jakąś mapę? Nie mam mapy. Okej. Okay. No to co, będziemy improwizować? Co? Przeszukaj? Biedny Suchinsyn. Musiały go dopaść w ostatniej chwili. Tutaj mamy dużo rzeczy, ale taka broń to nam niewiele pomoże, bo no... Krasnoludzką bronią walczyć nie mam zamiaru. No... Gnilce jakiś trend na okropny. Podoba mi się to. Może powinnam użyć kota, żebyście cokolwiek widzieli. Pięknie, Geralt, pięknie. Au, jak krwawię, jak to może być? Tak. Nie podoba mi się to. O, poziom wiedzy mi się zwiększył. Cholerny ścierwa! Mało brakowało. Co to było? Trupojady. Muszą mieć gniazdo w okolicy, bo strasznie dużo ich narżnęliśmy. No pokaż się tu, który to zasmakujesz mojego topora! Zaraz, uważaj, to. Żeby się nie zawajdał ze strachu! Picie eliksirów. Właśnie, mamy kota, który pozwoli nam widzieć w ciemności. Mam dowiedzieć się, skąd przychodzą potwory. I rozumiem, że te gniazda mam zniszczyć. Średnio podoba mi się to, jak się widzi pod wpływem kota właśnie. Ale no przynajmniej może dla was lepiej będzie, jeśli będziecie coś widzieć, prawda? Dobra, trzymamy ich na... Właśnie. Przejście trupojadem. Zaraz, zawal szczeliny za pomocą kartaczy. To chyba dobry pomysł, tylko zobaczcie, jak mi się to spada. To już gorzej.
Trochę nie grała mi dupa. Zaraz. Dobra, to sobie wezmę. To w zasadzie też. Ale wow. Klucz jakiś i w ogóle. Dobra, stała się jasność, światłość. Zaraz. Czyli... O, mam zawalić tunel, okej. Okay. No, to powinno załatwić sprawę. No. Mam trzy aż tak znaleźć i zawalić. No cóż. O, tutaj też powinnam chyba to wszystko zbierać. Ojku, jak to na mapie. Kiepsko. Ale kolejna przestrzeń, w której mnie nie było, więc... dla pewności zapiszę stan gry. O, tu widzę jakieś ślady. I chyba słyszę kolejne potworzyska. Wow, pożeracz zwłok. To brzmi groźnie. Doskonale, tylko Geralt, halo. No. Coś mi nie wyszło z tymi znakami, tak jak chciałam. Dobra, mogę tak. I czy któryś z nich podejdzie tu? Chodźcie, krasnoludy, zaprowadźcie mi tych przeciwników tutaj aż. Bo moja pułapka ze znaków sobie pieprzy zaraz. Na nic się nie zda. No nie, Geralt, nie tym przycisk. A masz. Ale jestem kiepska w palce. Brawo. Wstyd się przyznać. Ale zaraz. Jak zwykle się mi chłop zajmuje nie tym, czym trzeba. Dobra. No, krasnoludy, dać radę już, co? Wkurza mnie w sumie to, jak ten widok mamy. Przeszukaj. A tu nie mam czegoś, co by mi pozwoliło to jakoś zawalić, czy coś z tym zrobić? Tam, po prawej stronie jest jakiś tunel chyba. Zaraz, to tu było. A, światło. Może tutaj mam coś zrobić, zawalić czy coś. Dobra, widzę kolejne potworzyska. Dokładnie. Dobrze mu powiedziałeś, Geralt. Dobrze. Tam się zechciał, ten jeszcze się trzyma. No i proszę. Szybka robota z tymi. Tego pięknie Geralt dostrzegł. No, moje wiedźmińskie oko to wszystko wychwyci. Kurczę. Jakaś trucizna na nas działa. Kto jest? I też tu powinnam móc coś jakoś zawalić, prawda? Przeszukiwać nie chcę. Dobra, teraz to już i światła nam się przydadzą.
Jakieś szczeliny powinnam chyba zawalić, tak? Potrzebują klucza. Ale to chamstwo. Ruta jakaś, tylko ruta. No, coś mi tutaj wszystko nie gra. To mogę otworzyć. Na mapie to jakoś tak dziwnie wygląda. I co, żadnych zwłok ani nic tu nie widzę. To nie pomaga, powiem wam. Nie no, ja jestem pewna, że to coś tu musi być. Potrzebuję klucza. No dobrze, ale skąd ja mam ten klucz wziąć? Kloc drewna. Sukno. To są tak nieinteresujące rzeczy. Irytuje mnie to, powiem wam. A tu mogłam coś przeszukać. Nie no, dalej worki. No nie podoba mi się to, naprawdę. A może jeszcze raz się przejdziemy tam w lewo? Coś tu było? Nie no, tylko światełko. No to jeszcze raz spróbuję tutaj poszukać czegoś. Nie no, nic kompletnie. Hendożonko, hendożonko, gdzieś się skryła moja żona. Tej prześpiewki. No dobra, skoro nie tu... Nie wiem, co tu jest, nie wiem, dokąd biegnę. Dobra, tylko kolejne nas chory dopadły. Nie boję się oczywiście, bo czego niby miałabym się bać? Dobra, to zgnilce te parszywe, zgniłe i drewno. No dobra. Czyli na razie otworzyć nie mogę, aż się sytuacja uspokoi. Co on tam miał? Nie, nie to. Idziemy? Prawdziwy krasnolud musi w życiu zbudować twierdzę, ściąć dąb i regularnie hendować. No, każdy ma jakieś powołanie, prawda? Ojej, nie ten przycisk. No, ej, że puśćcie mnie. Czuję, że klucze muszą być w jakichś bardziej istotnych, strategicznych miejscach. Ale że są tu kolejne spory, to to mnie chyba trochę ratuje. Też trochę. Zobaczmy, jak to zadziała na nich. O, tutaj jeszcze. No, to nie było do końca to, co chciałam zrobić, ale... No dobra, może być i ten. To mam teraz skrzydła. Ojej, walczę z dwoma skrzydłcami naraz. To chyba nie jest
najlepszym pomysłem. No właśnie, trzeba jakoś się na nim odpowiedniej odległości chyba wsiąść. Ała. Jeszcze jeden, co? Aj, nie dają za wygraną. Dobra, tak. Widać, górnicy próbowali zawalić to przejście. Ciekawe, co znajduje się na niższym poziomie. Może jakieś zasrane trupojackie szambo? Albo na dole chowają swoje ścierwa! Wolałbym znaleźć tam krasnoludzki nieśmiertelnik. A z tym wszystkim to... Nie wiem, czy ja to mogę jakoś zawalić do reszty? Właśnie niestety nie wygląda na to. Nie wiem, czy nam mapa jakoś się ładnie może zaktualizowała? Ja mam takie dziwne przeczucie, że tutaj drzwi otwarte kluczem. Czyli tamten jeden, który znalazłam, wreszcie nam się na coś przydał. To mi sugeruje, że to czy mi coś tam chyba wychodzi. No, teraz Geralt. Walcz jak trzeba. Nie no, ja nie chcę dziadostwa przeszukiwać. Może spróbujmy... A, niemożliwe w tym miejscu, bo chciałam wypić kolejny eliksir kot. Światło, no powiedzmy. Czy to nam da lepszy ogląd sytuacji? Nie wiem, no chciałabym coś znaleźć, czy to takiego związanego z fabułą, czy nie bardzo. Zaraz, te otworzyłam kluczem i weszłam tu, dobra. No one na pewno mają jakoś gniazdo gdzieś. Jak to na mapie wygląda? Tutaj. Tu jest przejście, chyba nie wiadomo gdzie, prawda? Tutaj. Ja zaczynam się gubić. Ja sama nie wiem już, gdzie ja chcę być. Dobra, Geralt może sobie trochę pomedytować, więc wypijmy jeszcze jednego kota. Nie wiem, co mi to da, ale no... Może jakąś mgiełkę, światełko zobaczę i będę wiedziała, o co chodzi, prawda? Dobra, to spieszmy się. Znaczy, może ten kot jakoś nam pokaże szczelinę, którą mamy zawalić. Miło by było. Dobra, znalazłam kolejne stwory. Nie wiem, czy ja już tu byłam, czy nie. Dobra, od tego uciekam. Zaraz, tak mnie ten znacznik jakoś dziwnie prowadzi. I widzę ciało jakiegoś chyba krasnoluda właśnie, górnika prawdopodobnie. I on może mieć jakiś klucz, co?
no właśnie. I w ogóle mamy jakieś dzienniki do poczytania, ale to może za moment. Tu pewnie kolejną rzecz można rozwalić. Zobaczymy za moment. I chyba wiem, gdzie nam się ten klucz może przydać. O, zawalmy tunel szybko. Chodźcie, chodźcie stamtąd. Świetnie. Czyli zrobią sobie zapis, to na pewno. I teraz tak. My mamy ten kolejny. I mapę jedną. Dziennik. A to jest drugi fragment. Zaraz, rupiecie książki. O. Dobra, i pierwsza mapa. Dobra, czyli... Tu jest jakaś nieodkryta przestrzeń, czyli tam właśnie zmierzamy teraz, tak. To chyba dobry pomysł w miarę, tak to się wydaje. Zaraz, gdzie ja miałam? Że tu? Jest, tak, klucz się przydał. Czyli jesteśmy na dobrej drodze. O, tu już jest dość jasno. Ała, ała, ała. Geralt, uciekajmy. Teraz tak. Tutaj nie wiem, co tutaj jest, ale trzeba to sprawdzić. Tak, póki kod działa, chciałabym... Au! Głupia pułapka, jeszcze jedna. Dobra, cholera jasna. Ja ich nie widzę! No, serio? Znaczy, one w sumie prawie nic mi nie robią. Więc mam je gdzieś, tak trochę. Coś za dziwny mechanizm. Ale to nic. Ała, już teraz to znowu się wrąbałam, głupio. Zaraz, jak z tymi dziennikami to wygląda? Zaraz, wiecie, książki. Brakuje nam trzeciego. Tutaj nic nie wygląda na takie, co mogłabym zrobić. I teraz widzę je, czyli idziemy po tych, po których już lazłam. Mądre posunięcie, nie ma co. Tu, au! Dobra. Czyli tak, to sobie obeszłam. Teraz odbijamy tutaj. Są potwory, czyli... Wow, czuję, że jestem na dobrej drodze, by zginąć. Pięknie, kolejny klucz potrzebny. Z kolejnym kluczem może być problem, nie wiem, gdzie go szukać. Obym się tu nie pogubiła zupełnie. Wiesz co, zgnilcu, denerwujesz mnie samą swoją obecnością. Kolejne. A macie. Au! Co one mi robiły? Nie, kot mi przestanie zaraz działać. Geralt, Geralt, uciekaj. No nie, nie, nie. Życie niech mi się troszeczkę zregeneruje. I może wybiorą coś takiego. Zapraszam was, Nilce. Chodźcie tu. Chodźcie, gońcie mnie. No i kot przestał działać. Będzie gorzej teraz.
Ale może nie aż tak tragicznie. Geralt? O nie. Jak mnie teraz zabiją, to ja już nie wiem, co zrobię. Chodź. Widzę cię, pożraczu. I się wcale ciebie nie boję. Doskonale. Nowy poziom. To au. Będzie odpowiedni chyba moment na zakończenie odcinka, więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.